Rozpoczynamy pierwszą, przynajmniej w historii organizacji Watach Głosu Obywatelskiego, konferencję poświęconą kulturze. Bardzo się z tego powodu cieszę, gdyż nawet w naszym środowisku nazwanym już wcześniej, i to wcale nie przez nas, tylko przez naszych oponentów, można powiedzieć, ludzi, którzy nawet radzi by byli, żebyśmy nigdy nie powstali, antysystemem, nawet wśród nas można się pokusić o stwierdzenie, że istnieją grupy albo instytucje tworzone przez antysystem braku kultury, wręcz można by było wypowiedzieć takie słowa. Dlatego tym bardziej się cieszę, że będziemy tutaj się pochylać przez dzisiejsze godziny tego smutnego dnia. Będziemy się pochylać nad kulturą, która tworzyła różnego rodzaju cywilizacje, tworzyła społeczeństwa, nad kulturą, dzięki której możemy mówić w ojczystym języku i która to kultura poprzez wieki o ten język walczyła. Dziś muzą, przewodnią to będzie muzyka wprawdzie, ale muzyka jest również oparta na słowie, również jest oparta na przynależności i tożsamości narodowej. Kultura, o którą będziemy walczyć, jest wyznacznikiem tożsamości narodowej i wczoraj krótka rozmowa ze Zbyszkiem Modrzejewskim nawet zaprowadziła nas do takiego wniosku, że bardzo często można powiedzieć o religii, którą się wyżej stawia od kultury, można powiedzieć, że ta religia wchodzi w buty cywilizacyjne i buty kulturowe i dzięki temu chociażby powstały różnego rodzaju święta. Nawet to, które się teraz zbliża, ono nie przez przypadek odbywa się w tym terminie i nie przez przypadek ma takie właśnie tradycje. I większość ludzi zapytanych, dlaczego z całego świata 24 wraca do swoich domów rodzinnych, to w pierwszym zdaniu odpowiadają, że taka jest tradycja. Tradycja oparta na kulturze. I to jest coś, co się wszczepia pod skórę już małym dzieciom, takim małym dzieciom, jakie tutaj z nami jest, taka mała latorośl. Także, proszę Państwa, kultura podstawą człowieczeństwa, kultura podstawą cywilizacji. Kultura podstawą człowieczeństwa, kultura podstawą cywilizacji. Dlatego też nie będę przedłużał, oddaję głos naszym prelegentom, którzy w nawiązaniu do kultury spróbują skomentować otaczającą nas rzeczywistość. W nawiązaniu do kultury spróbują powiedzieć, dlaczego społeczeństwo, w którym coraz mniej kultura odgrywa tak ważną rolę, jaka jest jej przynależna, idzie w kierunku, w jakim idzie. Społeczeństwo, które zapominając o kulturze, a przyzwyczajając się do życia codziennego, życia, które nie ma drugiego dna, które nie ma wykładnika zarówno duchowego, jak i emocjonalnego, emocjonalnego w tym pozytywnym słowa znaczeniu, idzie ku przepaści. Drodzy Państwo, jeszcze raz chciałbym przywitać szanownych gości, chciałbym podziękować organizatorom za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Rozpocznijmy gromkimi brawami to nasze dzisiejsze spotkanie. Jako pierwszy głos zabierze i wprowadzi nas w nastrój może nie tyle przedświąteczny, ale w nastrój uniesienia dr Jan Przybyl. Szanowni Państwo, ja mam bardzo mało czasu, więc będę mówił z prędkością, ale Panie Marszałek Sejmu, dobrze? Nie. To trochę zaraz postraszyłem. Proszę Państwa, jeśli Polak chce, to potrafi. Tak, oczywiście, jeżeli Polak chce, to potrafi. Mamy na to liczne dowody. Mamy liczne dowody działalności wybitnych Polaków w świecie. Taka książka nawet się ukazała, jak budowaliśmy Rosję, gdzie jest pokazane, jaki olbrzymi wkład Polacy wnieśli
kulturę Rosji, także tą kulturę materialną, że polscy zesłańcy byli wykładowcami na nowo tworzonych uniwersytetach syberyjskich, gdzieś jakiś Irkutsk i tak dalej, bo kto tam miał niby to robić. Polscy zesłańcy badali florę, faunę, robili mapy Syberii i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli Polak chce, to potrafi, ale ten Polak musi być do tego odpowiednio przygotowany. Między innymi przez kulturę i przez szkołę, która mieści się też właśnie w tym obrębie tego, co nazywamy kulturą. Bo szkoły też świadczą o kulturze. Jakie szkoły, taka kultura, no co mamy dziś, to wszyscy wiemy. Taki ksiądz Chmielowski w XIX wieku taką definicję zawarł w takiej pseudoencyklopedii Nowa Ateny. Koniak jest, każdy widzi, jaka jest dzisiejsza szkoła. W każdym razie, proszę Państwa, no jest taki mój wykład na YouTubie na temat cudu wielkopolskiego. Co tam w XIX wieku stało się po wiośnie ludów, kiedy trochę garść mądrych ludzi powiedziała sobie nie, dosyć powstań, dosyć insurekcji, bo w każdym powstaniu tracimy elity. Bo najbardziej świadomi ludzie, najbardziej czynni ludzie, najbardziej patriotycznie nastawieni ludzie idą i giną, a po nich przychodzą biernoty. Ich miejsce zajmują biernoty. Dosyć przelewania krwi, dosyć szafowania polską krwią. Tak jak teraz stare wampiry różne nawołują do tego, żebyśmy na jakąś wojnę nie swoją poszli kolejną, to mówimy nie stare wampiry. My na was mamy cząstek i kołki osinowe, dla niczego. Polskiej krwi przelewać wam nie pozwolimy, nie wolno. Bo ta krew jest potrzebna. Weźmy liceum w Krzemieńcu na Wołyniu z Wadem Wołyńskimi Atenami, najlepsza szkoła w Europie, 5 języków, nauki techniczne na takim poziomie, że taki Domejko później budował mosty, koleje i tak dalej. Gdzieś daleko, daleko w Ameryce Południowej. Proszę Państwa, i ten cud wielkopolski. Powiedzieli nie. Po upadku Wiosny Ludów, po tym jak z Moabitu uwolniono więźniów, między innymi Karola Libeltak i tak dalej, Polacy powiedzieli nie, dosyć. Wielkopolanie, dosyć. Teraz budujemy. I zaczął się okres pracy organicznej. To tam, w Wielkopolsce, w Poznańskim, zaczęła się praca organiczna, nie w Warszawie. 20 prawie lat później, nie, tylko w Wielkopolsce. I tam doprowadzono do cudu, weźmy ten okres 1849-1880 nawet coś. Co tam było? Kasy oszczędności, cuda nie widy. Biblioteka Raczyński za własne pieniądze, człowiek wybudował bibliotekę za 135 tysięcy talarów, astronomiczna suma, kupił zbiory biblioteczne. Idąc tym śladem dalej, gdzieś już w XX wieku hrabia Władysław Zamojski kupuje tereny Morskiego Oka i kawał podchwala tam z Bukowina dzisiejsza i tak dalej. I później podarowuje narodowi polskiemu razem z zamkiem w Kórniku, ze zbiorami bibliotecznymi, z wszystkimi zbiorami. Tacy kiedyś byli Polacy. Kultura. Cyceron, bo to jest słowo pochodzące z języka rolniczego, znaczy uprawa. Cyceron mówił animi cultura, czyli uprawa duszy. Dzisiaj mówimy, znaczy pseudo-psychologowie, to są tacy, co psycholują gdzieś tam, nie? Ta jeden znajomy tam, psycholog, to jest taki, co psycholuje, czy taki chycenia. Bądź naturalny. Proszę Państwa, co znaczy bądź naturalny? Proszę Państwa, naturalne. Rośnie jakaś grusza na miedzy i rodzi takie maleńkie gruszeczki zwane pierdziołkami. Ona jest naturalna. Bo gdyby na czas to zaszczepiono, to byśmy mieli takie gruszki. No czyli ktoś chce, żebyśmy byli naturalni, czyli pozostawali na poziomie pierdziołki do końca życia. Bądź naturalny. Święty Paweł Apostoł gani chrześcijan. Niektórych za co? Powinniście, jeżeli chodzi o czas, powinniście być już nauczycielami, a was ciągle trzeba karmić mlekiem, jak niemowlęta. Mlekiem was trzeba karmić, a wyście powinni być już nauczycielami. Człowiek się rozwija. Człowiek się rozwija. Nie stoi w miejscu. Nie jest tak, że do końca życia ma być taki sam. Tak samo z Kościołem. Niektórzy by chcieli, żeby Kościół to ma być taki, jak w dziejach apostolskich. Proszę Państwa, w dziejach apostolskich Kościół był niemowlęciem. To jak niemowlę leży w wózku ze smoczkiem w gębie, to niektórzy by chcieli, żeby człowiek całe życie takim pozostawał, tak?
I Kościół też ma pozostawać niemowlakiem do końca dziejów. A Paweł pisze, wy byście powinni być już dawno nauczycielami. Ani mi kultura. Ta dusza ludzka potrzebuje rozwoju. Tak jak człowiek zasadzi pestkę jakąś tam do ziemi, no on za 3 dni nie będzie zbierał owoców. Nie będzie jadł jabłek, śliwek za tydzień. Nie, to trzeba oczywiście doprowadzić do pewnego już tam stopnia rozwoju, potem to trzeba zaszczepić, potem znowu poczekać i tak dalej, i tak dalej. To jest robota, ten ogrodnik cały czas wokół tego musi chodzić, ten sadownik, pielęgnować, podlewać, nawozić, cuda niewidy robić, opryskiwać, żeby z tego był efekt. I tak samo jest z człowiekiem. Człowiek, jeżeli nie zostanie poddany w pewnym wieku, od pewnego wieku, zabiegom różnym, no to wyrośnie taka dziczka, jak ja to widziałem w Stanach Zjednoczonych, tam dzieciom wszystko wolno. Dzieciom wszystko wolno. W kinie, czy to dziecko biega z torebką popcornu, ten popcorn rozsypuje wszędzie, depcze ludziom, przebiega między rzędami, depcze ludziom po nogach. Nie wolno mu, broń Boże, uwagi zwrócić, bo będzie awantura, nie? Bo dziecko ma być naturalne, naturalna ekspresja. No i później mamy naturalną ekspresję, jedziemy tramwajem, autobusem, widzimy młodych ludzi stojących całą gromadą i bluzgających, co drugie słowo, bo oni są naturalni. Proszę Państwa, kiedy mówimy o kulturze, to musimy mieć jakieś kryteria, za pomocą których odróżniamy, co kulturą jest, a co kulturą nie jest. No jest coś takiego też jak kultura, tak w cudzysłowie, prawda? Wodkultura. To taki dowcip był, jak to babcia stała na przystanku trolejbusu w Moskwie. Trolejbus długo nie przyjeżdżał, wielka kolejka się utworzyła, przyjechał trolejbus, tłum się rzucił, babcię wdeptał w błoto, turysta amerykański przechodzi, chce się popisać znajomością rosyjskiego, babcia otrzepuje z błota, no babuszka, wodkultura. A babuszka odpowiada, gabaryt, tak gabaryt nie lzja, kultury w sowieckim Sojuszu, mnogo do trolejbusa mnie chwataje. Więc proszę Państwa, też widzimy, ktoś tam, jakiś tam usmarkaniec, prawda, bluzga, to drugie słowo i też mówi, ale kultura, nie? No oczywiście tak z przekąsem. Więc musimy mieć jakieś kryteria pozwalające stwierdzać, co kulturą jest, a co kulturą nie jest. Otóż, jak jeszcze wykładałem historię kultury polskiej, ksiądz profesor Nagórny, świętej pamięci, już wizytował moje zajęcia i takżeśmy wspólnie doszli do wniosku, jakie to kryteria. Jeżeli zastanawiając się nad jakimś zjawiskiem, stwierdzamy, że nie warto tego czegoś przekazywać dalej dzieciom, wnukom i tak dalej. Nie warto. To znaczy, że to kulturą nie jest. Było coś takiego, takie zjawisko. Byli tacy młodzi, najczęściej bardzo młodzi ludzie, z taką kropą wytatuowaną przy oku i nazwali się git ludzie. To on przeważnie siedział albo w poprawczaku, albo w więzieniu, jakimś taki jak nieletni gdzieś i miał kuratora, coś takiego, on był git człowiek, on uważał się za człowieka, a reszta ci, co się uczyli, pracowali, byli frajerami. Proszę Państwa, kto z dzisiaj z młodych ludzi słyszał o git ludziach? To były lata 60., 70. To nie poszło dalej, bo ktoś uznał, że to nie warto w ogóle o tym gadać nawet. Nie warto jakoś kultywować pamięci o czymś takim, no, o takim zjawisku. I takie rzeczy nazwano subkulturą. To subkultura gitów, subkultura punków, to samo. Też czuby tego było, minęło, nie ma i tak dalej. Nie warto tego rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi o coś, co uznamy za godne tego, by to dalej przekazać, to my też tego nie przekazujemy automatycznie, bo wtedy byśmy byli jak tacy ludzie, co tak, no teraz to już im nie wolno, ale tak krążyli od drzwi do drzwi, prawda, z Biblią w ręku i jak zdarta płyta nadawali te same treści, prawda. Nie. Jeżeli byśmy to robili, to nie zbudujemy Polski, tylko zbudujemy skansen. Zbudujemy skansen. I tak samo różni ludzie źle pojmują pojęcie konserwatyzmu. Konserwatyzm nie polega na tym, żeby bezmyślnie naśladować to, co było 200 lat temu czy 300 lat temu z całym tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza to przekazać. Nie. Kultura to jest coś takiego. Ja się z dorobkiem tego, co nazywam kulturą, zapoznaję, z wielowiekowym dorobkiem zapoznaję i tu zależy między innymi wszystko od szkoły.
Bo szkoła taka jak liceum w Krzemieńcu na Wołyniu, a nawet przedwojenne szkoły, przedwojenne gimnazja uczyły czegoś takiego jak kultura europejska od jej podstaw, od jej korzeni. Młodzi ludzie przed wojną, gimnazjaliści, oni się przerzucali cytatami z klasyków greckich, rzymskich, takich owakich. Dzisiaj to trzeba młodzieży tłumaczyć, bo nie kumaty. Proszę Państwa, dzieło Bricknera to już jest klasyka, ale bardzo stara klasyka. Ja Państwu proponuję coś nowszego. Cztery tomy, patrzcie jakie to jest grubasie. Cztery takie tomy. Autorem jest dr Bogdan Urbankowski z Warszawy. Nosi to tytuł Źródła z dziejów myśli polskiej. To jest tom drugi. To jest romantyzm polski. Tom drugi. Taki. Cztery takie tomy to jest kompendium do poznania polskiej kultury. Te cztery tomy powinny być w każdej szkolnej bibliotece. No i w każdym polskim domu, który na to stać, bo całość kosztuje chyba około 300 zł. W każdym razie uważam, że jest to w tej chwili najlepsze źródło do poznania kultury polskiej. Ale też nie chodzi o to, żebym ja sobie to przeczytał i żebym ja potem to przekazywał tak, jak jest. Nie na tym polega zjawisko budowania, tworzenia kultury. Ja to mam sobie przyswoić, ale ja to muszę też krytycznie przemyśleć. Ale żeby móc to krytycznie przemyśleć, to muszę być odpowiednio do tego przygotowany. Muszę mieć pewien aparat w sobie już. Jeżeli ja to krytycznie przemyślę, to powiem tak, a w tym miejscu autor ma 100% rację, a w tym ma 80% racji, a w tym nie ma racji. I wnoszę swoje uwagi. Tu, gdzie nie ma racji, przedstawiam własną rację i dowody. Muszę udowodnić, że coś takiego w ogóle jest możliwe, co ja rzucam. Bo nie to, że ktoś tam się podniesie, to w takich różnych okolicznościach to czasami ktoś tam dochodzi do zadawania pytań, a ja uważam, że no jeżeli nie przedstawi jakichś tam dowodów na te swoje racje, no to se może uważać, co mnie to obchodzi. Że on uważa, że... Tak, miałem studentów misiów. Student miś to jest taki człowiek, który przychodzi na egzamin i na zadane pytanie odpowiada. Mi się wydaje, że... A mnie to musi go obchodzić, co mu się wydaje. Naprawdę. Proszę Państwa, muszę to krytycznie przemyśleć, muszę to twórczo przetworzyć w sobie, Ten materiał, który ja sobie przyswoiłem, ja z tym się zgadzam, z tamtym się nie zgadzam, mam swoje jakieś uwagi, które oczywiście muszę udokumentować, muszę twórczo to rozwinąć. Pewne rzeczy odrzucam, bo mówię, to na dzisiejsze czasy nie jest potrzebne. To mogło być jeszcze 50 lat temu aktualne. Dzisiaj to już jest nieaktualne. Po co o tym w ogóle gadać? Ale tu są rzeczy, które należy rozwinąć na dziś. I to wnoszę. Czyli tak, przyswoić sobie ten dorobek tej kultury, twórczo to przemyśleć, przeanalizować, tu wybrać, tam wybrać, dołożyć swoje i co? I przekazać dalej dopiero wtedy. Kiedyś profesorem robiono człowieka, który do danej dziedziny życia intelektualnego wniósł coś własnego, jakąś własną myśl. I się mówiło, powstaje wtedy szkoła. Szkoła profesora takiego, on miał grono wiernych uczniów, którzy tam też gromadzili różne dane, kontynuowali potem jego pracę. Szkoła profesora tego. Tak, profesor to był człowiek, który tworzył szkołę. Szkołę opartą o jego własną wizję jakiegoś tam wycinka tego, co zwiemy kulturą. Ja mówię cały czas o humanistyce. A tu się nas zarzuca pojęciem postępu. Proszę Państwa, postęp jest w naukach technicznych. Ja pamiętam, jak mnie wiercono zęby w podstawówce, tośmy uciekali. Bo to była jeszcze taka wiertarka na pedał, prawda? To strasznie bolało. A dzisiaj to się nic nie czuje. Postęp w takich dziedzinach tam, ale postęp w humanistyce, na czym by miał niby polegać? Na tym, że pana na szpilkach i w peruce nazywamy panią? To jest postęp? I właśnie to jest, wracam do tego. Jeżeli się zapoznałem z dziejami kultury polskiej,
krytycznie to wszystko przeanalizowałem i powiedziałem, no to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Dlaczego nie tak? Jak powinno być? Wnoszę ten swój wkład, przekazuję dalej i o to chodzi. I o to chodzi. Bo po każdej wielkiej klęsce, po powstaniach zastanawiano się i w Krymie, i na emigracji, dlaczego Polska upadła? Jakie są przyczyny? No oczywiście Stasiek wszystko zwalał na panu, bo panowie, bo pan, nieprawda tak do końca, tych panów tu była garstka. I to Polski nie zniszczyli właśnie ci tacy z podgolonymi czuprynami i tak dalej, tylko Polskę sprzedali ludzie w jedwabnych pończochach, w pudrowanych perukach i wyfiokowani, prawda, taki Szczęsny Potocki i inni. Ale dzisiejsze pytanie powinno, to pytanie, które tutaj mamy, co dalej z polską kulturą, właśnie nie będziemy gadać, jaka kultura polska jest, jaka była, nie, jaka jest dzisiaj. I co dalej? I co dalej z tym? Jakie zadanie? Tutaj Bogdan Urbankowski pisze, że mieliśmy w dziejach kultury polskiej wiele przełomów, takich przełomów, coś się kończyło, coś z hukiem upadało, jakieś nadzieje i coś się zaczęło tworzyć nowego. Polacy po rozbiorach, młodzież po rozbiorach, młodzież polska, ci zastanawiali się, jak to jest. Myśmy tyle set lat tym przedmurzem byli, tych Turków, tych Tatarów powstrzymywali. Oni by zalali Europę Zachodnią, Wiedeń by Turcy zdobyli i tak dalej. I co my za to mamy? Jak nam za to odpłacono? Jak? Wszyscy nas zostawili. Myśmy w obronie krzyża chrześcijaństwa, Kościół potem się z carem dogaduje, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No Mickiewicz to wypisywał na temat Kościoła i tak dalej. Upada. Mamy całe pokolenie młodzieży, to tej do powstania listopadowego, całe pokolenie młodzieży wręcz nienawidzącej Kościoła. Wręcz zniechęconej totalnie do chrześcijaństwa. To potem wychodzi, potem oni są nawracani przez Jańskiego i innych dopiero na emigrację. Tak. I teraz oni się zastanawiali, tamto upadło. Nasze nadzieje na to, że Europa gdzieś nam się odwdzięczy za to, że ją zasłanialiśmy piersią, upadło. Co dalej? No i wymyślili mit Polski jako Mesjasza narodów. Nie jesteśmy żadnym Mesjaszem narodów, bo Hegel powiedział, Polska upadła, bo nie miała już żadnej idei do zaproponowania światu. Niczego pozytywnego. I my musimy się zastanowić, czy Polska jest komukolwiek dzisiaj potrzebna. Czy jest potrzebna nam przede wszystkim. A potem, czy jest potrzebna komuś na zewnątrz. Bo jeżeli nie jest nikomu potrzebna, ani nam, ani tamtym, to koniec, finis polonia. Proszę Państwa, a jeżeli jest potrzebna, to musimy sobie zadać pytanie, jaka Polska jest potrzebna i co ta Polska ma do zaproponowania. I moim zdaniem, to co Polska ma dziś do zaproponowania, bo nas mamiono. Jak wstąpimy do Unii Europejskiej, będziemy Europę nawracać. No gdzie? Nie byliśmy na tyle silni, żeby utrzymać się na swoim. A to, co obce nas zalało, stamtąd przyszło i zniszczyło to, czego komuna nie zdołała zniszczyć. To zniszczyło to dziadostwo, które przyszło z zachodu. Z łatwością zniszczyło. Z łatwością. Myśmy tego nie bronili. Myśmy nie bronili swojego, swojej miedzy myśmy nie bronili, tylko myśmy otworzyli się jak wrota od stodoły na to, co obce, z góry zakładając, że tamto jest lepsze. My musimy najpierw poznać to, co jest nasze, docenić to, dojść do wniosku, że warto tego bronić, po pierwsze, że warto tego bronić, a po drugie, że warto to przekazywać innym, bo tam są rzeczy, o których się nie mówi nigdzie indziej, poza Polską. Tam są rzeczy, które gdyby wprowadzić w życie, to by to wszystko postawiły z głowy, z powrotem na nogi. I to jest dzisiaj nasze zadanie. Co dalej z polską kulturą? Musimy sobie ją przyswoić, musimy ją przemyśleć, dodać coś w miarę możliwości od siebie i pomóc temu światu, i to będzie ta nowa idea Polski. Postawić Polskę z głowy, z powrotem na nogi, żeby chłop to był chłop, kobieta to była kobieta, żeby nie było tak, że se dziecko może wybierać płeć, prawda? Musimy przywrócić temu światu normalność. Normalność. Musimy stanąć w pozycji najpierw dziecka i pokazać tym przebierańcom z zachodu, ludzie, król jest nagi.
Przecież to jest facet. I to gdzieś to było na jakimś spotkaniu, to chyba z profesorem świętym będzie Kulikiewiczem Grzegorzem, że jakiś tam taki człowiek transwestyta przyszedł i tak dalej. I jakieś dziecko na jego widok zawołało, przecież to jest pan. Dziecko poznało, że to jest facet przebrany za kobietę po prostu. I my musimy temu światu, jak to dziecko, zakrzyknąć, słuchajcie, król jest nagi, to jest pan, to jest pani. No nie mogę do faceta na szpilkach w peruce mówić, proszę pani, no. Bo ja się sam ośmieszam. Więc to jest nasze najbliższe zadanie. Co dalej z polską kulturą? No właśnie to. Poznajmy ją, doceńmy ją, przekazujmy ją dalej i pokazujmy światu, słuchajcie, to nie my zwariowaliśmy. To z wami coś tam się stało nie tak. Tolerancja? Oni nie chcą tolerancji. Oni chcą afirmacji. Oni nie chcą, przecież my ich tolerujemy, przecież nikt tych ludzi nie gania po ulicach, nikt ich nie prześladuje. Czyli oni tolerancję już mają. Ale oni chcą, żebyśmy my uznali to, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano za aberrację, za coś normalnego. A nie, nie, nie. Nie tędy droga komuś, nie. No, mogłyby to najska, jak wywołali skupę. Nie. I to jest nasze zadanie. Jeżeli my wejdziemy w te buty, jeżeli to zadanie będziemy chcieli wypełniać, tylko powtarzam, najpierw poznanie, musimy poznać, skąd nasze nogi wyrastają. Musimy to przemyśleć, zobaczyć, gdzie nasi przodkowie popełniali błędy. Te błędy odrzucić, poprawić to wszystko i tak dalej. To wtedy będzie dobrze. I to wtedy będzie to odpowiedź na pytanie, co dalej z polską kulturą. Bo Polak jak chce, to potrafi. A ja już kończę, proszę Państwa, Amerykanie w takich przypadkach, wiecie co robią, jak ktoś za długo gada, pokazują mu taką kartkę z napisem KISS. Albo robią coś takiego. To znaczy KISS, no pocałunek. A to skąd KISS? Keep it short, stupid. Strasznie się głupie, dziękuję.